Romantyczne wąskie uliczki i śliczne kamieniczki, do tego pierniczki, słowem staróweczka. Brakuje tylko pysznej porannej kawusi. Nazywam się Artur Dobiegała i od tych słodkości dostajesz mdłości. Zapraszam na spacer szlakiem poważnych interesów. Miasto to w istocie przedsięwzięcie biznesowe i zabawa dla prawdziwych twardzieli, dlatego właśnie ulice wcale nie są wąskie, a kamieniczki to w rzeczywistości majestatyczne gmaszyska. Wizytówki reklamujące zasobność sakiewek ich dawnych posiadaczy. Aby zrozumieć, skąd brały się te fortury, musimy zacząć od początku. Niemal każda opowieść o potędze miasta zaczyna się wzmianką o jego doskonałym położeniu. W wypadku Torunia nie jest to slogan i jak się przekonamy, w tym zakresie i Bydgoszcz ma się czym szczycić. Nad Brdę, a przede wszystkim kanał, wrócimy jednak później. To właśnie doskonałe położenie oraz kilka innych czynników, które nazwalibyśmy zbawiennym zrządzeniem losu, sprawiło, że miasto w ekspresowym wprostępie wyrosło na prężne emporium. Ledwo pojawiło się na mapach, a już odgrywało niepośrednią rolę w wielkim handlu dalekosiężnym. Można przypuszczać, że potencjał rodzącego się ośrodka dostrzegli zaprawieni w interesach kupcy lubeccy i w dużej mierze dzięki nim debiut Torunia uznać można za arcyudany. No właśnie, Lubecka. Długo by opowiadać o początkach miasta nad rzeką Trawę, dlatego od razu przejdźmy do roku 1241, gdy na tamtejszym ratuszu zawarto porozumienie między Lubeczanami i Hamburczykami. Od tamtej chwili władze obu miast miały wspólnie występować w obronie interesów kupieckich swoich mieszkań. Rodzący się związek poszerzał zasięg o coraz to nowe miasta. Tak właśnie powstała Hanza, kupiecka władczyni północy. Potęga nie tylko handlowa, ale też militarna. Szybko też członkiem Hanzy został dopiero co lokowany Toruń. Działalność Hanzy jako takiej, ale też konkretnych jej miast, w tym Torunia, sprowadzała się do pośrednictwa w handlu dalekosiężnym. Tylko tyle i aż tyle. Numer stary jak świat biznesu. Można było opierać się dyktatowi hanzatyckich kupców, ale nie było to takie łatwe, jeśli weźmiemy pod uwagę system skutecznych zachęt, którymi dysponowali. Z jednej strony to uzależnienie od kredytu, z drugiej zaś groźba karnej ekspedycji wojskowej, a nawet regularnej wojny. Tak właśnie załatwiono Duńczyków, upokarzając ich ostatecznie pokojem w Strzałowie w 1370 roku. Dodajmy tylko, że również Torunianie mieli w tym swój udział. A handlowa gra toczyła się o wysoką stawkę, ponieważ wschód Europy dostarczał to, czego brakowało na zachodzie, a na północy produkowano dobra, których pożądano na południu i odwrotnie. Ze wschodu sprowadzono na przykład woski i futra zwierzęce. Północ produkowała śledzie i dorsze, na południu wydobywano miedź, a zachód Europy, dokładnie Flandria, oferowała doskonałej jakości sukno. Najwspanialszą pamiątką czasów, kiedy na flandryjskim suknie zbijano fortuny, jest ratusz staromiejski. Dokładniej zaś jego zachodnie skrzydło, czyli dom kupiecki zwany też sukiennicami. Oczywiście czystym przypadkiem ci sami kupcy, którzy obracali tkaninami produkowanymi z angielskiej wełny, rządzili też miastem. Stąd właśnie sukiennice i ośrodek władzy pod jednym dachem zdają się być bardzo praktycznym pomysłem. Tak właśnie powstał najdoskonalszy i najbardziej okazały ratusz po tej stronie Alp. Gmach, który z powodzeniem może się ścigać z ratuszami Sieny i Florencji, budowla inspirowana rozwiązaniami z Brugi, Gandawy oraz Ipr. Torunianie zarabiali więc na suknie, ale też wspomniany śledziach, wosku i miedzi. Gdzie jeszcze szukać śladów hanzatyckiego pośrednictwa? Choćby tu. Brązowa płyta nagrobna sprowadzona z Brugi upamiętnia Jana i Małgorzatę von Zost. Małżonkowie byli potentatami w handlu ruskim woskiem, a przez ich ręce przechodziła lwia część towaru trafiająca na zachodnie rynki. Miedź? Echa wydobycia i handlu surowcem pobrzękują w nazwisku Koperników. Prześledźmy jeszcze trop śledziowy. Toruńscy kupcy zarządzali łowiskami w Skanor i Falsterbo, a przez ich ręce śledzie ze Skanii trafiały do odbiorców na kontynencie. Rzut oka na kalendarz liturgiczny i już wiadomo, że na postnej rybie dało się nieźle zarobić. W miejscu tego domu przebiegała wąska uliczka nazwana ławami śledziowymi. To właśnie tu detaliści sprzedawali rybę dostarczaną przez toruńskich hurtowników. Przyszli kupcy potrzebowali dobrego wykształcenia, stąd każdy ojciec, który planował dla syna karierę kupiecką, posyłał go najpierw do szkoły parafialnej. Podczas prac archeologicznych w jednej z takich szkół w Lubece odkryto zbiór bardzo interesujących pomocy dydaktycznych. Woskowe tabliczki i rysiki do nauki pisania oraz liczenia, monety do praktycznej nauki rachunków oraz drewniane pałki do bicia uczniów po palcach. Sprawdźmy, czy dzisiejsi adepci nauk związanych z szeroko pojętym biznesem również mogą liczyć na dobrze wyposażone zaplecze. Postać w logotypie państwa uczelni sugeruje, że staracie się czerpać z bardzo bogatych tradycji. Nigdzie natomiast nie widzę drewnianych pałek. Tak, to prawda. Staramy się czerpać z tradycji. Na szczęście pałki nie są potrzebne. Studenci przychodzą do nas chętnie, z własnej woli. My z kolei staramy się przekazywać im wiedzę przede wszystkim praktyczną. Posiadana przez nas baza dydaktyczna w postaci laboratoriów wydatnie w tym pomaga.
chociażby Laboratorium Aplikacji Webowych i Mobilnych, to jest to miejsce, w którym nasi studenci uczą się tego, jak ten nowoczesny biznes powinien wyglądać z perspektywy klienta. Jedno z naszych najnowszych laboratoriów, Laboratorium Automatyki i Mechatroniki, to miejsce, gdzie z kolei zapoznają się z automatyzacją produkcji. Laboratorium Robotyki, tutaj nasi studenci mają okazję planować, projektować, układać proces produkcji. I Laboratorium Transportowo-Magazynowe, w którym posiadamy chociażby drony, które są przyszłością branży transportowo-logistycznej. Oraz Google VR, jeden z naszych najnowszych nabytków, dzięki któremu jest możliwość obsługi wirtualnej magazynu. Bydgoscy kupcy zarządzali swoimi magazynami bez wsparcia kosmicznych technologii, ale trzeba przyznać, że szło im zupełnie dobrze. Co znaleźlibyśmy w magazynie miejscowego kupca, gdybyśmy odwiedzili Bydgoszcz 1500 lat temu? Oczywiście zboże. Już sama nazwa magazynu, czyli spichrz, to słowo, które trafiło do nas za pośrednictwem Niemczyzny, ale jego korzenie są jeszcze łacińskie. Dawne spikarium pochodzi bowiem od słowa spika, czyli po prostu kłos. W XVI wieku Bydgoszcz należała do największych polskich ośrodków handlu zbożem. Miejscowi kupcy opanowali praktycznie całą północną część Wielkopolski i sporą część Kujaw, co pozwoliło im wyrosnąć na liderów w eksporcie zbożowym. Żeby lepiej zrozumieć, o jakim potencjale mówimy, warto zauważyć, że na początku XVII wieku przeszło 1/3 zboża spławionego do Gdańska przechodziła przez ręce bydgoszczan. Podobnie jak w Toruniu, miastem rządzili przedstawiciele najważniejszych rodów kupieckich. I o ile w hanzatyckim emporium byli to głównie handlarze suknem, o tyle tu w Bydgoszczy zaszczyt ten przypadł hurtownikom zboża. Wojciech Łochowski to bodaj najbardziej znany włodarz i kupiec zbożowy w jednej osobie. Do historii przeszedł jako autor jedynej zachowanej do dzisiaj kroniki bydgoskiej, której zapis kończy się w roku 1637. Zboże to zresztą nie jedyna bydgoska specjalność. Miasto słynęło również z doskonałego piwa, które dzięki szerokim kontaktom miejscowego kupiectwa znalazło sobie wiele rynków zbytu, w tym gdański i toruński. Handel bydgoski to także drewno, smoła i potaż wywożone z Puszczy Bydgoskiej i Borów Tucholskich. O tym jednak później. Nie trzeba być specjalnie domyślnym, żeby zrozumieć, że wszystkie te gałęzie handlu rozwijały się dzięki wspomnianemu już doskonałemu położeniu. Bydgoszcz jest miastem leżącym niemal na wodzie, a brda, nad którą wyrósł gród, to doskonały łącznik z zapleczem leśnym i rolniczym, a także szlak wodny prowadzący wprost na rzeczną autostradę, którą przed wiekami była Wisła. Można jednak powiedzieć, że nawet tak obfitych łask w postaci doskonałej lokalizacji było Bydgoszczy mało. Dlatego u progu ostatniej ćwierci XVIII wieku przystąpiono do poprawiania natury, co przyniosło imponujący efekt. Kanał, który zbudowano z inspiracji króla pruskiego Fryderyka Wielkiego, nie powstał oczywiście jako element infrastruktury turystycznej, choć dziś z powodzeniem spełnia tę funkcję. Celem pruskiej polityki było osłabienie monopolu dawnych hanzeatyckich potęg, głównie Gdańska, ale też pośredniczącego w transakcjach Torunia. Przypomnijmy tylko, że oba te miasta nie odpadły do Prus podczas pierwszego rozbioru, a początek budowy kanału bydgoskiego zbiega się właśnie z tymi wydarzeniami. Chodziło więc o to, by drewno wysyłane ze wschodu na zachód omijało Dolną Wisłę, a nad Bałtyk trafiało za pośrednictwem portu w Szczecinie. Druga połowa XVIII wieku, czyli czas budowy kanału, to okres zapamiętany jako rewolucja przemysłowa. Z perspektywy ponad dwóch wieków łatwo dostrzec prawidłowości stojące za przemianami tamtej epoki. Czy jednak zastanawialiście się nad tym, że i my żyjemy w czasach, które zostaną zapamiętane jako gigantyczny przełom w gospodarce? Pani doktor, czy można powiedzieć, że żyjemy w dobie kolejnej rewolucji przemysłowej? Jak najbardziej. Jesteśmy w jej trakcie. Poprzednie rewolucje, które wynikiem były pierwsza, będąca wynikiem odkrycia maszyny parowej, kolejna, która pozostawiła za nami produkcję masową, automatyzację, czy też trzecia rewolucja, która dała nam komputery, sieci, przeniosła nas bardzo szybko w okres czwartej rewolucji przemysłowej, czy właściwie można powiedzieć gospodarki 4.0. Jej wyznacznikami czy cechami jest coś takiego jak internet rzeczy, jak kwestia sztucznej inteligencji, jak kwestie związane z nowymi technologiami, których postęp jest tak szybki, że my musimy również w tej rzeczywistości zacząć się coraz szybciej odnajdywać. Ale oprócz tych cech związanych ściśle z technologiami, z którymi może nam się gospodarka 4.0
skoro kojarzyć, bardzo ważnym elementem są również kompetencje, w tym kompetencje społeczne, miękkie, których coraz częściej i coraz bardziej potrzebują pracodawcy. Jak na te przemiany rynkowe, gospodarcze reaguje uczelnia? Przede wszystkim przygotowujemy kierunki i programy kształcenia, które dają możliwość kształcenia w zakresie praktycznym. Nasze programy tworzymy wspólnie z branżą gospodarczą, ze środowiskiem biznesowym, przede wszystkim w kontekście naszych przedmiotów specjalnościowych, aby właśnie tam student mógł poznać te umiejętności praktyczne, których później poszukują pracodawcy. Kształcimy na kierunkach, które są również bardzo pożądane na rynku pracy, takie jak informatyka w biznesie, czy przygotowywane studia informatyka. Myślę, że ciekawą ofertą również w kontekście tego poszukiwania nowych kompetencji, nowych umiejętności i zawodów, do których się przygotowujemy, to na przykład kierunek design w biznesie, który łączy sztukę z odpowiedzią na realia biznesowe. Również kierunki techniczne, takie jak logistyka, jak inżynieria zarządzania. Nasz region, szczególnie Bydgoszcz, jest takim zagłębiem poszukującym właśnie stale kadry inżynierskiej. W związku z tym tu z odpowiedzią idziemy właśnie z kierunkami inżynierskimi, logistyka, inżynieria zarządzania, czy właśnie informatyka w biznesie. Kształcimy również przyszłych menadżerów, bo ci również są bardzo potrzebni na rynku pracy i tu odpowiedzią mogą być studia drugiego stopnia w kontekście chociażby też logistyki, inżynierii zarządzania, finansów i rachunkowości, zarządzania. Więc to są te kierunki, które idą z duchem czasu i z duchem potrzeb, które wyrażają pracodawcy. Ale wymienione przez Panią kierunki to tylko część bardzo bogatej oferty. Tak, to dodam jeszcze, że w naszej ofercie są również takie kierunki jak bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, psychologia, studia jednolite, pedagogika. Ale również bardzo ważny kierunek, który ściśle wiąże się z gospodarką, jej częścią jest bowiem turystyka. Na pierwszym stopniu kształcimy również w ramach kierunku turystyka. No właśnie, turystyka. W tym kontekście nawet kawusia urasta do rangi poważnej sprawy. Setki tysięcy turystów to setki tysięcy filiżanek kawy, noclegów, obiadów, biletów do muzeów i magnesów na lodówkę. To sprawa nie mniej poważna niż statki wyładowane woskiem, suknem i zbożem. To gra o wysokie stawki, zupełnie tak jak w starych dobrych czasach. Jeśli więc przyjdzie Wam gościć turystów z Anglii, najpierw sprzedajcie im trochę lokalnych specjałów, a później spróbujcie sprzedać ciekawostkę. W języku angielskim jest piękne słówko, które może posłużyć za dowód aktywności miejscowych kupców. Spruce, czyli świerk, to drzewo pochodzące z Prus. Trudno powiedzieć, czy wycięte w Prusach królewskich, czy dostarczone do Anglii przez pośredników z naszych stron. Tak czy owak, drewno świerkowe zawiera znacznie więcej potasu niż inne gatunki drzewa i właśnie dlatego węgiel drzewny tego gatunku był doskonałym źródłem potażu. O tym jednak, jak szerokie zastosowanie gospodarcze miał węglan potasu i co łączy potaż i Pocahontas, opowiem innym razem. Do zobaczenia.